małego Mowis. Późnym popołudniem, bądź też wczesnym wieczorem. Dobrze rozpoczyna się to spotkanie. Trafił. Trzeci winner rzędu, to nie jest zbyt. Nie muszę chyba Państwu mówić dlaczego. Dosyć wysokie, szczególnie dla osób tak dobrze zarabiających jak. Fatalnie wygląda gra. Dwadzieścia dwie minuty. Pierwszy set wygrany przez Gala Monfilsa bez. No ale przecież wygranie seta to jest dopiero połowa drogi. Tym bardziej znając to, jakim. I przełamuje. Gilles Simon. A ten mecz trwa 37 minut. Jan de Wit tutaj dodaje otuchy swojemu zawodnikowi. A ten z tego korzysta. Zero.
że wariant tego uderzenia jest bardzo ważny. Równowaga. Cztery zero. No teraz... Piąty gem w tym secie dla Gilla Simona, a więc... Może jeszcze powinienem dodać. Zero sześć, sześć zero. Uroki gry na kortach ziemnych czasami. Dużo niżej wyrzucić piłkę do serwisu. 2-0. Monfils. Ale akcja, no przynajmniej. Simon w odwrocie. Źle stanął. Monfils, on też miał dużo problemów z kostkami, ze stopami, aby to nie był kolejny taki problem. Znowu trafił pierwszym serwisem. Idealnie teraz. Pięć dwa. Rozkręciło się nam. Meczbol obroniony. Pomaga rywal.
5-3. Zero 30. Pięć 4. O 5. Gramy dalej. Sześć, pięć. I będzie tiebreak, a ja już sprawdziłem, czy... Rzuca. Nie będzie 400 zwycięstwa Monfisa. Bliski, miał dwie piłki meczowe od tego faktu. Teraz jest bardzo daleko. Pięć-zero prowadzi Gilles Simon. Gilles Simon awansuje do drugiej rundy turnieju Mutua Madrid Open, pokonując Gaela Monfisa. Proszę Państwa, chwilka przerwy i my przenosimy się na kort centralny na mecz Dawida Ferrera i Michała Kukuszkina. To spotkanie będzie komentowała Katarzyna Nowak. Ja...